znanej już wykonawcę zjazdu południowego z autostrady w Brzesku, jest szansa na to, że w przeciągu niespełna 2 lat zostanie on wybudowany. To dobra wiadomość dla miasta i powiatu? Z całą pewnością tak. O budowę tego zjazdu od dawna zabiegaliśmy. Generalna dyrekcja miała zabezpieczone środki i teraz jest kolejny etap, rozstrzygnięcie przetargu. W tej chwili generalna dyrekcja wystąpi o uzyskanie pozwolenia i prace powinny się rozpocząć na jesieni. Okres wykonania tego zadania to, zakończenie tego zadania to koniec 2015 roku, więc myślę, że będziemy wtedy już mogli cieszyć się tym zjazdem w Brzesku, który w jakimś sensie odciąży ulicę Leśną, ale również będziemy w tym okresie mieli kolejny zjazd w kierunku również północnym. W zasadzie wszystkie gminy w powiecie brzeskim ostrzą sobie zęby z tego powodu, że uda się te zjazdy wybudować, ale gmina Brzesku ze względu na położenie no chyba w sposób szczególny czeka na ten zjazd. My byliśmy konsekwentni w tym, bo wiedzieliśmy, że jeśli chcemy być gminą atrakcyjną, jeśli chcemy przygotować teren pod inwestycje i pozyskać inwestorów, to przede wszystkim bardzo ważna jest komunikacja, skomunikowanie węzła autostradowego z tymi terenami i takie działania czyniliśmy i myślę, że to przynosi w tej chwili efekty. Za chwilę będziemy mieli te 2 zjazdy wykonane.